czwartek na kanale fightsport.pl ukazał się wywiad z Amadeuszem Ferrarim przeprowadzony tuż po zakończeniu konferencji promującej galę Cloud 1. Amadi, który tego samego dnia przyleciał do Polski ze Stanów Zjednoczonych, był podczas rozmowy bardzo energiczny i odpalony, w związku z czym dość ostro wypowiedział się na kilka tematów, w tym gorący ostatnio mini konflikt z Boxdelem. Już na początku wywiadu Ferrari zaznaczył, że na ten moment interesują go tylko walki w ramach main eventów oraz dodał, że przyznaje, iż ostatnio jego ego urosło, jednak czuje się z tym dobrze i nie zamierza się zmieniać. Kurwa, królem pay-per-view, ja jak będę brał udział w następnej gali fejmu, to tylko pod warunkiem, że będzie to main event, znaczy nie dzwońcie do mnie, wiesz. To teraz dzwonili o walkę z Dubierem, sorry, jestem zajęty, walczę za granicą. No właśnie, co prawda do walki nie doszło, ale... No sorry, nie, jakieś tam co-main eventy, kurwa, wiesz, no, ludzie będą, że to wyjebane ego i dobrze, bo mam wyjebane ego i bardzo staram się, żeby było jak najwyżej. Następnie były władca piekieł poinformował, że przyleciał do Polski m.in. celem stoczenia zapowiadanego pojedynku z Boxdelem o fejmowego Rama oraz iż liczy na to, że Baron dotrzyma słowa i dojdzie do tego pojedynku niezależnie od warunków. Odlatujesz z powrotem ze Stanów, czy zostajesz już? Najpierw walę na stronę Boxdela, jutro albo pojutrze podjeżdżam pod Gołców, no i mam nadzieję, że Michał dotrzyma swoich słów. Tak jak się zgodziłeś, że się napi***my, specjalnie dla ciebie przyleciałem, jestem. No i co, solenzik na dniach, wybierz sobie miejsce i wybierz sobie. Właśnie, czy to kamerujemy, czy to na live, czy na odcinku. Sędziów. A może, kurwa, chcesz być, wiesz, tutaj może Boxdel okaże się jakiś prawie jakiś, wiesz, King of the Streets, kurwa. Czy jakiś podziemny, czy to... Brzodzi. Ponadto Ferrari, nie przebierając w słowach, kontynuował narrację, jakoby auto należało się jemu, zarzucając, że doszło do tak zwanego wałka sędziowskiego podczas jego walki z Polakiem na gali, gdzie do wygrania był Ram, w czym według jego relacji maczał palce Boxdel. Dodatkowo mocno zasugerował on, że cała akcja z rozdaniem była w pewien sposób ukartowana przez Barona. I wszyscy buczą na Polaka. I wtedy powiedz mi, że Boxdel jest debilem i pyta, zapytam was obiektywną opinię, jak myślisz, Adrianek zasługuje na zwycięstwo? Wy puste ćwoki, barany. Ciści ludzie to są k***a, ja nie wiem, jak tumany, no k***a, tak się dają manipulować im wszystkimi. Boxdel, ty k***a, pałko, wisisz mi k***a Rama za 300 koła. Po pierwsze, jebisz mi na wołek sędziowski, żeby k***a tego Rama zachować. Po drugie, już byłeś dogadany z pasu, to się od niego odkupisz. Jakby tego było mało, zawodnik fejmu w dalszej części wywiadu wrócił pamięcią do zakładu pomiędzy nim a włodarzem federacji o 100 tysięcy złotych, do którego doszło na fejm 11. Pieniądze miały trafić wówczas do Boxdela, gdyż Amadeuszowi nie udało się pokonać Filipka w pierwszej rundzie. Później pojawiły się pewne komplikacje i nie doszło do sfinalizowania zakładu zgodnie z ustaleniami, gdyż Boxdel postanowił darować znaczną część wygranej kwoty i wziął od Amadeusza tylko 25 tysięcy, powołując się na to, że potrzebował on finansów na pewien projekt. Dodatkowo Wiewiór, któremu obiecano procenty z wygranego zakładu, również otrzymał znacznie mniejszą kwotę niż ustalono. Ferrari w wywiadzie nie dość, że ocenił, iż sędzia nie przerwał pojedynku w pierwszej odsłonie pomimo jego ogromnej dominacji właśnie ze względu na zakład, to zwalił winę na niekorzystne przedstawienie tej sprawy w przestrzeni internetowej oraz kontrowersje i komplikacje, które wynikły na Boxdela. Oddałem temu skurwynowi te pieniądze, dokładnie całość. Pierdolnąłem skurwynowi 100 tysięcy złotych, nie? I mi się należała za tą galę premia, którą mi fame przyznało. I oni stwierdzili, że mi po prostu te 75 tysięcy odeślą. A ten skurwynsyn obiecywał ludziom pieniądze, Wiewiór zadzwonił do studia, o, powiem, w jaki sposób ma wygrać, tylko chcę za to 10%. Nie ma problemu, komuś tam, nie ma problemu, rozdał te 100 tysięcy i oni później dzwonią do niego pieniądze. On mówi, ty wiesz co, bo Amadeusz już nie dał tych 100 tysięcy, co nie? Mówię, chyba ty obiecujesz pieniądze, to płacę, nie jeszcze no, zrzucasz na mnie. Nie miałem ochoty wyjść publicznie i powiedzieć, ty, a tak w ogóle Boxdel, ty w p***le powinieneś wyłapać za to swoje p***le, nie? Bo przelałem ci wszystko, daliście mi premię za zajebistą robotę. Aktualnie moim ulubionym włodarzem jest Boxdel, naprawdę. Ale mam dość pomawiania mnie przez wszystkich.